Cześć! W tym odcinku zaprezentuję Wam, jak zrobić prostą stację meteo. Do tego celu wykorzystamy płytkę Wemos D1, na której pokładzie mamy ESP. Oczywiście potrzebujemy jeszcze jakieś czujniki, które by nam mierzyły nasze wartości. Temperaturę oraz wilgotność mierzę czujnikiem DHT11 oraz nasłonecznienie mierzę czujnikiem BH1750. Dodatkowo wszystkie informacje są przesyłane na portal ThinkSpeak oraz na nasze LCD, które jest podpięte poprzez konwerter na I2C. Jak widzicie, temperatura w otoczeniu jest to 22 stopni Celsjusza. Wilgotność jest to 39%, lux, czyli nasłonecznienie, jest 60%. Tutaj możecie zauważyć, że jest taka myląca jakby jedynka. Jest to po prostu końcówka EX. Teraz pokażę Wam, jak wygląda program, a oto jak prezentuje się nam nasz program. Jak widzicie, pierwsze musi dodać kilka brotek. ESP8266Wi-Fi, VE.H, DHT.H, jeszcze raz VE.H, zdublowała mi się, oraz Liquid Crystal I2C. Następnie musimy napisać Unicode I2C, gdzie definiujemy rozmiar naszego wyświetlacza, u mnie jest to 16x2, oraz jego kod, który musimy zeskanować. Następnie zaznaczamy następną bibliotekę BH1750. Służy ona do pomiaru światła. Następnie inicjalizujemy nasz czujnik jako RightMeter i ustawiamy jego adres. U mnie jest to 0x23. Następnie musimy dać dwie zmienne H, czyli nasza wilgotność, oraz T, czyli nasza temperatura. Ustawiamy je oczywiście domyślnie na 0. Definiujemy typ naszego czujnika DHT11 oraz jego pin. U mnie jest to pin 13. Piszemy, że DHT to jest DHT, tutaj mamy pin i jego typ. Po prostu standardowa linijka. Znajdziecie taką samą na przykład w gotowym przykładzie z biblioteki. To jest bardzo ważna linijka, znaczy linijki dokładnie mówiąc. Ustawiamy SSID, czyli nazwa naszej sieci. Poniżej hasło, następnie mamy host i ThinkSpeak kod. Jak chodzi o ten kod, musimy go pobrać z naszej strony. Oczywiście wcześniej musimy się zalogować, ale to pokażę dopiero zaraz. W OCTUPie inicjalizujemy nasz wyświetlacz oraz DHT. Następnie odprawiamy serię monitora prędkości 9600. Kiedy się połączymy, nasz wyświetlacz pisze connected to i nazwa sieci. Następnie czyścimy, piszemy stacja meteo made by ElectroPower. Następnie tu już mamy pobieranie adresu IP. W serii monitorze wyświetla się właśnie adres, następnie wyświetli się on na naszym LCD. W OCTUPie pierwsze mamy tutaj mierzenie naszego nasłonecznienia. Zapisujemy je jako lux. Następnie już mamy tutaj, czy połączono z naszą siecią, czy nie połączono, oraz tak samo nam pisze światło, temperaturę oraz wilgotność. Tu już mamy w razie błędu linijki, że na wyświetlaczu ma się napisać error i ma napisać serię monitor błąd połączenia. Tutaj trochę po angielsku, to chyba po polsku, możemy oczywiście to poprawić. Napiszemy na przykład to samo, co tutaj. Możemy je skopiować i po prostu wkleić. Tak będzie nam najprościej. Następnie ustalamy, że H jest to mierzenie naszej wilgotności, a T mierzenie naszej temperatury. Następnie czyścimy monitor, w linijce 3.0 piszemy temp, następnie piszemy naszą temperaturę oraz oczywiście 0C, stopni Celsjusza. Następnie w dolnej linijce piszemy humi, czyli humidity, następnie piszemy wartość oraz procenty, day, czy sekundy. Następnie już mamy czyste wysyłanie do naszej strony. Tutaj mamy nazwę pole pierwsze, pole drugie, pole trzecie, ponieważ wykorzystujemy tylko tyle. Piszemy pole trzecie oraz następnie zmienna, która ma zostać wysłana. Tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli na przykład chcielibyśmy dodać jeszcze jedną zmienną, możemy to zrobić za chwilę,
musi po prostu skopiować Dominikę, Ctrl-C, Ctrl-V, piszemy pole czwarte oraz nazwa, i nazwa naszej zmiennej, na przykład np. Oczywiście musimy ją zdeklarować na jakąś wartość, na przykład zróbmy int np i napiszmy, że ma się równać 50. Później będzie po prostu nam to wysyłać. Myślę, że ja usunę te niki, tak żeby was po prostu nie mylić, kiedy pobierzecie nasz program. A oczywiście może wam zaprezentować, jak to będzie wyglądać. Następnie nasz serial monitor pisze adres strony i tu już mamy niki od wysyłania. Następnie już mamy wyświetlanie naszego nasłonecznienia oraz temperatury. Tylko co rozpoczęłabyś nam większe świetle, na przykład 4x20, ale niestety takiego nie posiadałem. Teraz przejdźmy na stronę. Zobaczmy, jak założyć konto. Myślę, że sobie z tym poradzicie. Oraz później, jak stworzyć takie centrum dowodzenia, można tak to nazwać. Skąd będziecie odczytywać wasze wyniki. Otworzymy do tego sobie Google Chrome i piszemy ThinkSpeed. Wchodzimy, sync up i tutaj możemy, musimy się zalogować, znaczy pierwsze stworzyć konto, później się zalogować. Ja już jestem zalogowany, więc po prostu tylko i wyłącznie się zaloguję. Po zalogowaniu wy będziecie mieli w kategorii My Channel tutaj pusto. Już mam dodane dwa kanały. Teraz stwórzmy sobie kanał trzeci. Możemy go nazwać na przykład ElectroPower. Myślę, że taka nazwa będzie najbardziej odpowiednia. Poniżej musimy dodać sobie trzy pola. Oczywiście opcjonalnie możemy dać czwarte, tak żeby po prostu była dodana nasza zmienna np. Tutaj nazwiemy sobie np, a tutaj po prostu postawimy puste niki. Później oczywiście możemy to zmienić. Tutaj możemy dać takie różne rzeczy do naszej witryny, można to tak nazwać. Ja po prostu zapiszę kanał. Po wejściu mamy takie coś. Teraz musimy pobrać nasze APK. Wchodzimy tutaj i go po prostu kopiujemy, Ctrl-C oraz wklejamy w miejsce ThinkSpeak. Ja już tutaj mam taki klucz. Skasujemy go i wkleimy. Teraz pozostało nam nic innego, jak wgrać nasz program. Oczywiście płytka to jest D1, E2 and Mini. Port u mnie to jest COM6. Dlatego wgrajmy. Po wgraniu możemy otworzyć nasz serial monitor. Następnie pisze nam connected, tutaj adres IP oraz nasze wartości szczujników. Jak widzicie, RAID jest równe takiej wartości, temperatura wartości takiej. Tutaj niestety usunąłem Humidity, ale zobaczycie to oczywiście na stronie. Teraz przejdźmy na naszą stronę. Dostaliśmy tu już jakieś wartości. Jak widzicie, pierwsza linijka jest to wilgotność. Możemy tutaj oczywiście zmienić i napisać. Mam już ją nazwaną. Jest to wilgotność. Następnie jest temperatura. Oraz tutaj mamy Lux, tak ją po prostu nazwiemy. Jak widzicie, informacje są przesyłane dosyć często. Oraz nasza czwarta zmienna, czy nasza zmienna np. Jak widzicie, jest ona stała i jest to po prostu 50, jak ustawiliśmy to wcześniej. Informacje są przekazywane co jakiś czas, wszystko możemy oczywiście ustalić. Teraz możemy tutaj wszystko już odczytać. Na przykład tutaj wartość, jaka była np, jest to oczywiście 50. Odświeżmy naszą stronę, tak żebym dostali aktualne informacje. Wilgotność jest teraz u mnie równa w pokoju 38%. Temperatura 22 stopnie Celsjusza oraz lux 119 RX. Coś nam tu jeszcze nie pasuje. Tutaj zamiast datę
delta, powinna pisać czas. Możemy to oczywiście zmienić tutaj. Na przykład czas nazwijmy. Jak widzicie, już nam się zmieniło. Możemy to oczywiście zrobić we wszystkich czterech. Tu mamy napisane feed one. Możemy to tak samo zmienić i na przykład napiszemy temperatura. Jak widzicie, jest to dziecinnie proste. Możemy oczywiście dodać sobie jeszcze jedno, ale wcześniej musimy wejść channel selecting i tutaj po prostu doznaczyć jeszcze jedno. Możemy tutaj tak samo kanał zapisać, wyczyścić oraz usunąć. Ja może zapiszę i możemy dodać sobie jeszcze jedną zmienną. Dodajmy ją tutaj, na przykład ustawmy ją na 100, a nasze NP ustawmy na 25. Nazwijmy ją na przykład S, zmienna, ustawmy ją na 100, jak już mówiłem. A naszą zmienną NP na 25. Teraz musimy dodać tylko i wyłącznie przesyłanie. Kopiujemy, jak już mówiłem. Zmieniamy nasze pole na pole 5. I zmieniamy nazwę naszej zmiennej. Później pozostało nam nic innego, jak po prostu ją wgrać. Teraz znowu możemy wejść na naszą stronę. Mamy tutaj linijkę 5. Odświeżmy. Jak widzicie, została przesłana wartość 100, a nasza wartość zmiennej NP zmieniła się na 25. Wszystko oczywiście możemy regulować. Jak już mówiłem, ja tutaj piszę manualnie. Wy możecie dodać jakiś czujnik, na przykład EM35, możecie go dać na przykład na zewnątrz. Wszystko zależy od Was. W tym odcinku byłoby to już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!